Nowo dwutorowa linia w miejsce wyeksploatowanego odcinka jednotorowego powstanie już niebawem na ulicy Chorzowskiej w Świętochłowicach. To kontynuacja toczących się prac wzdłuż ulicy 3 maja w Chorzowie. W środę 18 marca przedstawiciele konsorcjum zdalnie, a zarząd spółki Tramwaje Śląskie fizycznie na miejscu w siedzibie spółki podpisali umowę, zgodnie z którą wykonawca będzie miał 16 miesięcy od tego dnia na realizację tego zadania. Jednym z podstawowych założeń dla tego zadania jest wybudowanie linii dwutorowej w miejsce funkcjonującej dotąd linii jednotorowej z mijankami. To jest podstawowe założenie naszych inwestycji, by wszędzie tam, gdzie jest taka Możliwość te torowiska pojedyncze zastępować podwójnymi, dzięki temu znacząco rośnie przepustowość danej linii, dając też szansę na zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów. W tym wypadku mowa jest nie tylko o odcinku w Świętochłowicach, lecz o całym ciągu linii numer 11, również po stronie Chorzowa. Tu prace przy gruntownej modernizacji ulicy 3 Maja trwają od listopada 2019 roku i powinny się zakończyć w podobnym czasie jak te, które będą realizowane w Świętochłowicach. Zgodnie z zapisami umowy przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią obejmie 2,5 kilometrowy odcinek, to jest taki ciąg od ulicy Karola Goduli jeszcze w Rudzie Śląskiej do skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z ulicą Bytomską w Świętochłowicach. W sumie to 5300. Metrów toru pojedynczego, a wartość prac, które wykona konsorcjum, wyniesie no, blisko 30 milionów złotych netto. Najbliższe tygodnie poświęcone zostaną jeszcze na dopełnienie wszelkich formalności związanych z przekazaniem placu budowy, z przedstawieniem zamawiającemu harmonogramu prac, bo od tego będzie zależeć m.in. etapowanie robót i wprowadzenie ewentualnych ograniczeń w ruchu kołowym, natomiast fizycznie prace powinny rozpocząć się w kwietniu. Warto zaznaczyć, iż przemysł Budowa infrastruktury tramwajowej w Świętofłowicach w ciągu ulicy Chorzowskiej do Kalora Goduli w Rudzie Śląskiej jest jednym z elementów zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej. Wraz z zakupem taboru tramwajowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie unijnej 2014-2020.